Ja bardzo byłam szczęśliwa z tego powodu, że poszłam na strajk, bo ja poszłam na pierwszy, na strajk poszłam w Warszawie i później na kolejne strajki w Londynie. I powiem ci, co mnie, Simona, dlaczego bardzo jestem z tego zadowolona i dlatego poszłabym za każdym razem i jeszcze raz, ponieważ zobaczyłam coś, czego tak bardzo nam dzisiaj wszystkim brakuje, a mianowicie zobaczyłam ogromną solidarność, zobaczyłam zrozumienie, zobaczyłam, że się słuchamy i słyszymy, oczywiście ci, którzy chcą nas słuchać i słyszeć, bo no, mam wrażenie, że połowa nas słyszy, a połowa zupełnie nie. Natomiast zobaczyłam na tym strajku nieprawdopodobną dojrzałość bardzo młodych kobiet, bardzo młodych również chłopaków, którzy przyszli razem z nimi. I powiem ci, że ujęła mnie to niesamowicie do tego stopnia, że jak jakiś dziennikarz z WP zadał mi pytanie, dlaczego przyjechałam, co robię, dlaczego uważam, że trzeba być na tym strajku, to powiem ci, ja byłam tak wzruszona, że ja nie mogłam mówić przez kilka minut, bo mnie po prostu zatkało. Bo to, co zobaczyłam tam dookoła siebie, to taką, wiesz co, taką siostrzeństwo, taką jedność, taką solidarność, taką jakąś wzajemną, ogromną sympatię. Tam się, słuchaj, nikt ze strajkujących nie przepychał, nie krzyczał na siebie. Wszyscy sobie ustępowali miejsca. Tam było tak nieprawdopodobnie kulturalnie. I pomimo tego, że oczywiście padło kilka haseł z niecenzurowanymi głosami czy wyrazami. Tak, i pojawił się też gaz pieprzowy. I tutaj, czy ty spotkałaś się z taką sytuacją, że gdzieś tam obok ciebie na tym strajku pojawili się narodowcy? Akurat ja nie, ale moje koleżanki tak, które właśnie z Ery Nowych Kobiet, które wyobraź sobie, obrzucono jeszcze monetami metalowymi, które nie wiem, czy były prawdziwe, czy fałszywe, ale chodziło o symbol tego, że są traktowane jak dziwki, którym płaci się za seks. I to zresztą zostało im powiedziane. Wy jesteście od wieków niczym innym, jak tylko dziwkami, którym płaci się za seks. No więc wyobraź sobie, z jaką zniewagą się spotkały. Właśnie w TVP nawet pojawił się materiał, że za to, co robią kobiety teraz, powinny chodzić tak jak kiedyś dookoła miasta z kamieniami na szyi. Dlaczego takie coś jest? To znaczy, to są jakieś ekstremalne, socjopatyczne opinie, których żaden normalny człowiek nie zrozumie. Więc nawet nie umiem ci wytłumaczyć, powiem ci szczerze, powodu, jak, czy w ogóle sensu takiego myślenia. Ja nawet nie potrafię ci powiedzieć, szczerze mówiąc, z czego mogłoby to wynikać, ponieważ możemy zrozumieć różne przestępstwa, na przykład, że nie wiem, złodziej kradnie dla wygranej, to znaczy złodziej kradnie dla zysku. No to jest logiczne. Natomiast czemu ktoś robi coś takiego? Nie jestem w stanie tego zrozumieć, nie jestem w stanie tego nawet sobie wyobrazić. Więc to, do czego doszło, jak bardzo głęboki rozłam nastąpił w naszym kraju, jest bardzo bolesne, nikomu niepotrzebne, ponieważ jest to jedna wielka przegrana. Oczywiście zachęcam was, żebyście zostawili suba i łapkę w górę. No i oczywiście wpadajcie na Instagrama Przeambitni.